Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Szczota do mycia wnętrza felg od Automotive Car. I teraz pamiętasz ten film, jak ją wyjmowałem. Nagrałem film z nią, jak nią nie czyszczę. Naprawdę, wjechałem kawałek do felgi i blokada. Najgorsza szczota, jaką do tej pory używałem. Nie boję się tego, naprawdę, najgorsza szczota. Już nawet ta od Wax Pro jest o niebo lepsza niż to guano. Naprawdę, tragedia, dramat, dno i wodorosty. W ogóle zero przyjemności z mycia. Ten kondon, że tak powiem, w ogóle się nic nie poddaje. Nie ma możliwości tam. Ona by tylko weszła w szczelinę w tych rotorach, co mam. I to wszystko. Ale w rotorach to mam taką szczelinę, bo mam małe hantelki. No tak to jest. Duża felga, mały hantel. Bida Edition. Nie, tam dłonią wjeżdżą, więc po co mi taka szczota do felg? Tragedia, naprawdę. To jest w ogóle ktoś, kto to wymyślił, to powinien dostać parola w czoło. Ten dramat. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. No. Naprawdę. Żeby mi za nią zapłacili. Dopłacili mi, żebym nią mył, to bym nią nie był. Tragedia. Co mi się w niej tylko jedyne podoba? Tu jest fajnie, bo nie gnie się. Jest naprawdę elastyczne. Tutaj to trzeba przyznać. Ten pręcik jest bajeczka, bo przy niektórych mocniej ruszysz i tutaj też zostanie, ale zobacz, wraca, a tam po prostu nie ma szans, żeby się wyprostowało. Tu jest ok. Osłonka na to, żeby nie chlapało, że jak dojedziesz do felgi, żeby i ty nic, i poza tym to chyba wszystko. Tak naprawdę, naprawdę zrobiłem jedno podejście i stwierdziłem, że nie ma sensu. Nie ma sensu się męczyć. No dobra, szczerze nie polecam tej szczoty. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!